Mikołaj Lizut, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 6 minut po godzinie 12, a moim Państwa gościem jest Juliusz Braun, były prezes telewizji publicznej, członek Rady Mediów Narodowych. Witam Pana bardzo serdecznie. Ja również witam, również serdecznie. Do 15 września jest czas na składanie aplikacji na szefa TVP. Chciałbym Pana zapytać śmiertelnie poważnie. Radzi mi Pan składać? Mam jakieś szanse? Co prawda mam doświadczenie w zarządzaniu mediami, ale rozumiem, że już niepotrzebnie. Nie, doświadczenie jest potrzebne, acz nie jest w żaden sposób określone w sposób formalny. Znaczy, z jednej strony, jeśli by potraktować konkurs poważnie... Ale czy jest to sens, skoro mam wygrać go Kurski? No ja nie wiem. Ja, no, doświadczenie wskazuje już tak... Mówiąc z ponurym żartem, że no zdecyduje grymas prezesa w ostatniej chwili i wcale nie wiem, czy to będzie grymas, który wskaże Kurskiego. Jacek Kurski jeszcze ma 2 tygodnie najpierw, a potem jeszcze sam przebieg konkursu i może w tym czasie albo zaskarbić sobie dodatkowe względy prezesa Kaczyńskiego, albo czymś niespodziewanym się narazić. No tu wiemy, to jest bardzo, bardzo niepewna sytuacja, więc to jest... Ja generalnie uważam, że w takich sprawach należy się zgłaszać. No nawet choćby dlatego, żeby opinia publiczna widziała, że są osoby kompetentne, zainteresowane. No a co ostatecznie większość, no pisowska, bo to już wprost trzeba powiedzieć, bo to jest trójka przecież polityków, posłów PiSu, która ma głos decydujący w Radzie, zdecyduje, no to zobaczymy. No właśnie, widzi pan, utrafił pan w sedno. No, tego się boję najbardziej, że po prostu koledzy się będą śmiali, jeśli się zgłoszę. No bo ewidentnie widać, zresztą sam pan powiedział między wierszami, że tak naprawdę decyzje zapadną na Nowogrodzkiej, czyli w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma pan takiego wrażenia, znaczy, że w ogóle to gremium państwa... To nie było między wierszami, to było wprost. No bo skoro głosuje ją w 5-osobowym składzie, głosuje 3 posłów, polityków, członków PiSu związanych z dyscypliną partyjną, no to znaczy, że decyzja tam zapadnie. Natomiast mnie się przypomnijmy wydaje... Przypomnijmy także, że bez żadnej samodzielności. No, w ostatnim formalnie głosowaniu... Formalnie ustawa mówi, że są niezależni. No tak, ja ale decyzję państwo zmieniliście w sprawie odwołania Jacka Kurskiego. Ja tu akurat nie tylko byłem przeciwny zmianie tej decyzji, ale nie uczestniczyłem w zmienianiu tej decyzji. Mówię, bo widziałem, że to jest Rada Mediów Narodowych. Tak, oczywiście. Doskonale rozumiem, ale chcę skorzystać z okazji, żeby podkreślić, że uważam tą zmianę decyzji za w ogóle nieuzasadnioną w sensie formalnym, choć faktycznym oczywiście nastąpiła. No tak, no politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią o jakimś kuriozum. Mówią o tym, że no, ta pierwsza decyzja Rady Mediów Narodowych jest jej kompromitacją i w zasadzie początkiem końca. Czy słyszał pan te plotki? Oczywiście. Sam mówiłem, że Rada się skompromitowała na pierwszym posiedzeniu, choć nie jestem na pewno politykiem PiSu, no bo to było widać. No to było widać z daleka, jeśli organ, no państwowy organ powołany ustawą podejmuje 2 sprzeczne decyzje w ciągu paru godzin, no to jest to kompromitujące. To znaczy, że ta trójka polityków PiSu no miała albo nagle zmieniła decyzję, albo poddała się wpływom najpierw jednym, potem drugim. No, natomiast jaka przyszłość tej instytucji? Ja od samego początku, nawet przed pierwszym posiedzeniem, mówiłem, że nie sądzę, żeby 6-letnia kadencja miała się zakończyć po 6 latach. Jestem przekonany, że zakończy się wcześniej. W tej chwili rzeczywiście wiele wskazuje, że zakończy się nie po 6 tygodniach, bo to już się nie zdąży, ale niewiele dłużej. No właśnie, prezydent cały czas nie powołał członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jak pan to rozumie?
Szybko uwinął się Sejm i Senat, czyli trzech członków już znamy, ale pełnego składu wciąż nie ma, czyli stara Krajowa Rada wciąż urzęduje. To znowu takie z gatunku humoru czarnego politycznego. Najpierw Pałac Prezydencki nie odpowiada. Najpierw wielkie starania, żeby skrócić kadencję Krajowej Radzie, choć od parę dni, a potem przedłuża się kadencję tej Krajowej Rady pod przewodnictwem Jana Dworaka już o miesiąc prawie i wszystko wskazuje na to, że może jeszcze dłużej. No to by mogło, ale to już są moje takie dywagacje, bo nie mam w tej sprawie żadnej wiedzy oczywiście. To może wskazywać na to, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu albo na następnym, ale może na najbliższym, zostanie zlikwidowana już Rada Mediów Narodowych i wtedy kompetencje wrócą do Krajowej Rady. Do Krajowej Rady. Może zostanie zmodyfikowana nieco ustawa o radiofonii i telewizji w tej części dotyczącej Krajowej Rady. I może wtedy pan prezydent, no jakby uzależniając od sytuacji politycznej swoją decyzję, bądź skonsultowaną decyzję raczej, no powoła wtedy tych dwóch członków Krajowej Rady, przy czym trzeba pamiętać, że o ile Rada Mediów Narodowych podejmuje decyzję większością zwykłą, bezwzględną, znaczy trzy głosy są potrzebne z pięciu do podjęcia uchwały, to w Krajowej Radzie, moim zdaniem przez niedostatek nauczania matematyki w szkole, jest to wygląda inaczej, bo w ustawie jest napisane, że trzeba 2/3 głosów. Jest tak zwanych dwóch blokujących. Tak jest. 2/3 z pięciu to nie jest 3, tylko 4 i wobec tego dwóch już blokuje. Czyli jeden może być zawsze przedstawicielem jakiejś innej opcji, ale 4 musi być zawsze już zdyscyplinowanych, patrząc ale na obecną sytuację. Po co ta opozycja w ogóle? To jest kwiatek do kożucha. Znaczy dziwiłbym się rządzącym, gdyby kogoś tam wybrali. No nie wiem, no wie pan, to jest kwestia podejścia. Pracował pan w Krajowej Radzie, to jest trudna praca, trzeba się znać na tym. Nie ma specjalnych synekur, bo kominówka. No tak, no Rada Mediów Narodowych jest w ogóle symbolicznie wynagradzana. Natomiast Rada Krajowa jednak nieco lepiej, choć no, jest to stała praca, systematyczna. Dobrze jest się na tym znać, choć pan, nikt tego nie zweryfikuje. Były też przypadki skrajnej niekompetencji w Krajowej Radzie. Ale też no, poza sytuacją, kiedy PiS poprzednio wprowadził zmianę do ustawy, ale też wprowadził własną koalicję, to znaczy PiS-LPR, Samoobrona, no to zawsze jednak była jakaś reprezentacja, no jeśli nawet nie wprost opozycji, to innego sposobu myślenia. Ja zawsze przypominam, że Aleksander Kwaśniewski już zaczynał drugą kadencję prezydencką, a w Krajowej Radzie wciąż urzędował Marek Jurek, powołany przez Lecha Wałęsę. Mhm. No tak, ale z tego co pan mówi, jeśli naprawdę nie mamy pewności, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu już Rada Mediów Narodowych może przestać istnieć, no to obaj nie wiemy, co doradzić tym słuchaczom, którzy chcieliby wystartować w konkursie na szefa TVP. Gdzie tu pisać? Nie, może na Nowogrodzką od razu? Ogłoszenie przewiduje, że Biuro Podawcze Sejmu jest właściwym adresem. Nie, ja całkiem serio już mówiąc, ja uważam, że trzeba uczestniczyć w życiu publicznym, dopóki to jest możliwe. A to uczestnictwo jest możliwe i choćby dlatego, żeby w momencie rozstrzygania konkursu nikt nie mógł powiedzieć, no cóż, no nikt inny się nie zgłosił, kompetentny, to oczywiście wybieramy pana A. A jeśli będą inni kompetentni, no to przynajmniej opinia publiczna będzie miała świadomość okoliczności podjęcia decyzji. To też się liczy. No były już takie konkursy w TVP, które wyglądały bardzo dziwnie dla nas, obserwatorów z zewnątrz, więc mam takie poczucie, że no sam pan ma wątpliwości, czy ten konkurs nie jest ustawiony.
pod Jacka Kurskiego. Znaczy, on jest na pewno tak ułożony, żeby nie istniała przeszkoda dla wystartowania Jacka Kurskiego. To jest no, ten wymóg formalny, który najpierw o nim się mówiło, że ma być. Ja go do ostatniej chwili popierałem. Ja uważałem, że potrzebny jest dla osoby, która ma kierować instytucją, która ma 1,5-miliardowy budżet, która ma tysiące pracowników, trzeba mieć jakiekolwiek doświadczenia w kierowaniu. Niekoniecznie radiem lub telewizją, bo ja mówiłem, że trzeba mieć doświadczenie na stanowisku spółką, kierowniczym. Dużą firmą. Niekoniecznie firmą nawet, no na stanowisku ludźmi i zarządzanie ludźmi, zarządzanie pieniędzmi. Usunięcie tego wymogu, który był ostatnio w konkursach, nawet w regionalnych stacjach radiowych ten wymóg był. I usunięcie tego, czy nieprzyjęcie tego, no wydaje mi się takim jasnym sygnałem, że nie tworzymy sytuacji, by ktoś, w tym przypadku konkretnie Jacek Kurski, miał utrudniony start. No cóż, szef Rady Mediów Narodowych, Krzysztof Czabański, mówi, że bardzo liczy, że Jacek Kurski złoży dobry projekt, powtarza cały czas, że on dostał przecież żółtą kartkę, nie czerwoną, i trzyma kciuki, więc... No, z tymi kartkami, z tymi porównaniami sportowymi to różnie bywa. No, jeśli kogoś się chce wyrzucić z boiska, to jest czerwona kartka. Jeśli komu podejmuje się uchwałę, że ktoś traci stanowisko, to dostaje czerwoną Panie kartkę. Panie prezesie, może pana szefowi pomyliły się kolory. Posłuchajmy informacji Radia Tok FM. Juliusz Braun, były prezes TVP, członek Rady Mediów Narodowych, jest moim i Państwa gościem. Kto z kim walczy o media narodowe, jak teraz mają się nazywać? Jeszcze się nie nazywają narodowe, ale o media publiczne. No bo mieliśmy do czynienia z sytuacją dosyć kuriozalną. To znaczy Rada Mediów Narodowych na swym pierwszym posiedzeniu postanowiła odwołać prezesa Jacka Kurskiego, po czym członkowie wyznaczeni z ramienia PiS dostali reprymendę od prezesa i decyzję cofnięto do czasów rozstrzygnięcia konkursu. No i z tego, co czytamy w prasie sprzyjającej partii rządzącej, no to tam są dwie frakcje. Jakie to frakcje? No to jest już, to są wrogie obozy, nie tylko frakcje w ramach jednego obozu. Dla mnie dość zaskakujące rzeczywiście, że no jedna to jest grupa związana z braćmi Karnowskimi, portalem W Polityce między innymi, druga z Gazetą Polską Codziennie, Telewizją Republika. Ja nie jestem biegły w tych tutaj układankach personalnych, natomiast no, zarzuty wzajemne były no, bardzo ostre. Takie wręcz prokuratorskie, no bo jeśli się mówi, że niech ci, co atakują, ale odwrotnie, niech ci, co bronią Jacka Kurskiego, pokażą, jakie umowy z nim zawarli, no to już są właściwie prokuratorskie zarzuty. Na to była odpowiedź, że nieprawda, nie zawarli, ale... Chodziło tutaj o spółkę, jeden z braci Karnowskich założył z senatorem Biereckim i ta spółka miałaby produkować coś tak, dla TVP. No, więc ja nie wiem, uczciwie, nie wiem, na ile to jest spór po prostu o pieniądze, spór o pozycję gospodarczą dwóch grup medialnych związanych z PiS-em, a na ile jest to spór personalny, bo ideowy to nie bardzo. No, ideowy to jest, zdaje się, kto będzie bardziej radykalny, kto będzie bardziej skrajny w swoich koncepcjach politycznych. Więc no, jest to dość zaskakujące, dla mnie pewne zaskoczenie. Bardzo ostra wojna w obrębie środowisk medialnych związanych z PiS-em. Jaki będzie efekt tej wojny, nie potrafię powiedzieć. No,
Dziwnie to wygląda. Wiecie pan, ta przemiana mediów publicznych w media narodowe to jest już mniej więcej zakrawa na polską scenę kabaretową. Nie najwyższej próby zresztą. W zasadzie nic z tych planów się nie udało. To wszystko brzmi jak kpina z nas wszystkich, jeżeli marszałek Senatu mówi o odpolitycznionych mediach. I mówi o Radzie Mediów Politycznych. Tak, no tak, co charakterystyczne przejęzyczenie. Gdzie jest trzech posłów. I parytet ściśle polityczny. No ale w zasadzie nie udało się nic. Nie udało się nawet wprowadzić tej opłaty słynnej, audiowizualnej. I to jest dla mnie zaskoczenie, bo o tej opłacie od tylu lat już była mowa. Jest tyle opracowań, wyliczeń dotyczących tej opłaty, że naprawdę można usiąść i przedstawić spójny projekt. Czy on będzie akceptowany, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast to, że projekt po prostu był niespójny, rozlatywał się operacyjnie, nie było jak tych pieniędzy naprawdę zebrać, to było dla mnie zaskoczenie. Więc z tego wynika, że jednak... Czyli trzeba być wybitnym specjalistą, żeby to schrzanić, uważa pan, tak? No tak, no mówiąc prosto tak, bo albo obracać się gdzieś w sferze takich wizji, a nie konkretów, a tu są pieniądze, tu każde 20 groszy tej opłaty musi być uzasadnione, wyliczone, każde gospodarstwo domowe trzeba wiedzieć, w jaki sposób je rozliczać, jak je kontrolować. Tam był taki pomysł, kto inny będzie zbierał pieniądze, kto inny będzie kontrolował, kto inny będzie miał wiedzę o tym, które gospodarstwa płacą. No to, pan, to jest... Ja to się trochę cieszę, bo po prostu nam się upiekło. Dlaczego miałbym płacić na telewizję, w której jest ustawiony konkurs na jednoosobowy zarząd, którą w zasadzie zarządzają politycy według bardzo niejasnych kryteriów, która przeprowadza największą od 27 lat czystkę, jeśli chodzi o dziennikarzy, na telewizję, która nie trzyma żadnych standardów, jeśli chodzi o programy informacyjne, no, a jej wyniki oglądalności są tak fatalne, że im gorsze, tym gorzej dla badań. Jak mówi. No tak, tak. Po prostu wiadomo, że to badacze źle badają. No tylko to jest... Pieniądze z reklam wynikają z pomiarów oglądalności. Są wprost związane z oglądalnością. Wszyscy akceptują te wyniki pomiarów oglądalności. Poza prezesem. Poza prezesem. No to jest tak, jak ja bym mówił, no ja uważam, że za moją złotówkę powinienem dostać 5 euro za złotówkę. No w ogóle ziemia jest płaska. I już. I nie uznaję tego kursu, który to proponują mi banki. No ale wszyscy uznają i niestety innych nie dostanę. Mhm. Więc to samo jest tutaj z rozliczeniem oglądalności. No to może powinniśmy się cieszyć, że tej opłaty nie wprowadzono, ponieważ ja bym nie chciał, żeby mój wdowi grosz trafiał na coś takiego. Ja bym też nie chciał, żeby trafił na coś takiego, natomiast tu mam taki no, rozdarty jestem wewnętrznie, bo z jednej strony uważam, że dopuszczenie do upadku całkowitego mediów publicznych to jest ich zniszczenie na zawsze albo na długo. A uważam, że media publiczne są potrzebne i póki istnieją, to je można odbudować. Jak przestaną istnieć, to praktycznie nie bardzo będzie można je odbudować. No ale widzi pan, jak się kończą te próby odbudowania. Po pierwsze, to ja nie wierzę w dobre intencje tych budowniczych. Po drugie, to są nieudacznicy. No tak, tylko czy zbudować system... No wie pan, najlepiej by było, jakby był dobry system finansowania, dobry system zarządzania i rzetelniej dziennikarze. No oczywiście, no każdy z nas by chętnie płacił na BBC. No, w Wielkiej Brytanii są wielkie dyskusje na temat płacenia na BBC. Też są, oczywiście. A zawsze BBC jest podawana na BBC jako przykład. Tak, no BBC jest podawana jako przykład i nawet jak słyszę wypowiedzi obecnych szefów telewizji, to wynika z tego, że nie zadali się trudu dowiedzenia się, jak BBC naprawdę funkcjonuje. Bo ono funkcjonuje wedle standardów bardzo komercyjnych momentami. Tam właśnie to, co abonament... No BBC jest to, wszystko. I misja, i reklamy, i znaczy, to jest reklamy wiec. Nie ma, w sensie formalnym nie ma reklamy, ale jest zarabianie pieniędzy, o tak bym no to tak. powiedział. Prawda? No tak, ale zostawmy na razie przynajmniej BBC na boku, ponieważ no, widać, jaki dystans nas dzieli od Brytyjczyków. Może
Bo rozumiem, że pan dlaczego ma pewną wiedzę... Dlaczego nas dzieli taki dystans, to w świętej pamięci Karol Jakubowicz mówił, dlaczego w Polsce nie może być BBC? Bo w Polsce nie ma królowej. No być może to jest powód. Ale pan zna dobrze kondycję TVP, był pan jej prezesem. Jak blisko jest do upadku tej instytucji? To też trudno powiedzieć paradoksalnie, bo... Jacek Kurski, gdy przyszedł do was, czyli do Rady Mediów Narodowych, na przesłuchanie, mówił, że pożyczył 300 tysięcy na pensję. Milionów, mówił zresztą 300 milionów. Mówił, znaczy nie powiedział na regulowanie należności. Więc mówił zresztą, że to pana wina wszystko. No tak. Tylko, że jak ja odchodziłem, ale także jak odchodził pan Daszczyński, to w kasie było jeszcze kilkadziesiąt milionów, nie było żadnych kredytów, żadnych długów. No tu w pół roku się okazało, że w kasie nic już nie ma. Oczywiście można robić różne zabiegi formalne, tutaj tu rozwiązywać rezerwy, tu zakładać rezerwy, tu obniżać wartość zapasów, no to jest takie pojęcie, prawda, jak wartości praw niematerialnych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, formalnie Telewizja Polska nie może upaść tak jak spółka normalna, bo działa na mocy ustawy. No ale może przestać mieć możliwość funkcjonowania i to jest realne zagrożenie. Może utracić płynność, może jak rozumiem, do tego jest płynność, blisko. No jest, wydaje mi się, blisko. A teraz słyszałem o pomyśle emisji obligacji, no, ale obligacje trzeba wykupić i ktoś je musi gwarantować, więc tu spółki Skarbu Państwa... Miały... Rozumiem, że spółki Skarbu Państwa mają je kupić, tak? No spółki miałyby kupić, no to jest oczywiście, jeśli dostaną polityczne taki nakaz, sprzeczny oczywiście z jakimkolwiek kodeksem spółek, to pewno by to zrobią, ale to jest przerzucanie długów pomiędzy różnymi instytucjami Skarbu Państwa. Natomiast ja muszę powiedzieć, że trochę mam żalu, a nawet dużo mam żalu do dziennikarzy, że tak łatwo przyjęli do wiadomości, że telewizja nie udziela informacji. Ja byłem bardzo ostro przepytywany, także w tym studio, i o pieniądze, i o audycje, i o umowy. A teraz po prostu jak kolejny raz biuro prasowe telewizji odpowiedziało, że nie będzie udzielać informacji, no to dziennikarze przestali zadawać pytania, skoro niczego się nie wierzą. Bo to jest informacja publiczna, która należy nam i państwu. Więc ja bym chciał wiedzieć, jak to naprawdę wygląda. Bo słyszę różne zupełnie absurdalne informacje. A Rada Mediów Narodowych nie może zapytać o to zarządu? Rada Mediów teraz się zajmowała konkursem. Ja na pierwszym posiedzeniu pytałem o to, nie dostałem odpowiedzi, nie dostałem też materiałów na piśmie. No będę starał się do tego wrócić na pewno, bo to jest no, podstawowa informacja. No, ludzie muszą wiedzieć. Poza tym no, z takich informacji dość łatwo dostępnych dla każdego zainteresowanego, no, pan prezes Jacek Kurski najpierw strasznie krytykował swoich poprzedników, że firmy zewnętrzne pracują, producenci zewnętrzni. No teraz każda właściwie nowa audycja ma zewnętrznego producenta, no, tylko innego niż do tej pory. No nie zawsze nawet. Znaczy trudno sobie wyobrazić też, żeby jakiś taki duży format pod tytułem Voice of Poland robiła telewizja... Wewnętrznie, ale oczywiście, no więc najpierw nie trzeba było krzyczeć, że poprzednicy skandal, bo podpisywali umowy z producentami, a teraz znowu podpisywać umowy. Częściowo z tymi samymi, bo innych nie ma, a częściowo z zaprzyjaźnionymi. Mhm. I tutaj, jak słyszę, to odpowiem tak samo jak pan prezes Kurski, ogólnie, że słyszę, że koszty niektórych audycji są dużo większe niż były do tej pory, tyle że odbiorcami tych pieniędzy już są inni producenci. No właśnie, ale wyjaśnijmy słuchaczom jedną rzecz. Na czym polega ten patent na, po pierwsze, na daniu zarobić kolegom, ale też na rozumiem, na możliwości wyprowadzania pieniędzy z TVP. Znaczy, ja nie wiem, wyprowadzania pieniędzy. Po prostu zamawia się, no najprościej to wytłumaczyć na przykładzie serialu. No telewizja teoretycznie mogłaby sama wszystko robić, ale to się nie uda. BBC też ma producentów zewnętrznych, jakbyśmy powiedzieli. Więc podpisuje się umowę na świadczenie usług różnego rodzaju od wyprodukowania serialu.
niektóre telewizja robi sama wewnętrznie, Polska, przez przygotowanie jakiegoś, no Voice of Poland na przykład właśnie, czy jakiejś innej audycji. I nie wiem, no Pospieszalski na przykład, tak samo jak w moich czasach, to nie jest audycja produkowana wewnątrz telewizji, tylko przez firmę zewnętrzną. Czyli telewizja TVP kupuje gotową produkt, oczywiście, no kupuje... No, nawet powierza budżet, tak? Bo no tak nie, nie, no to bardzo podpisuje umowę na określoną kwotę. Za tą określoną kwotę ma dostać określony produkt i nadzoruje sposób realizacji. To jest modelowo, a co się dzieje dokładnie teraz, to ja nie wiem. No właśnie, bo cały czas mi, wie pan, chodzi po głowie to, czy nie jest tak, że my bronimy już przegranej sprawy, mam na myśli media publiczne. No, opisaliśmy w trakcie tej audycji ich katastrofalną, w zasadzie kuriozalną kondycję w tej chwili. No może warto pogodzić się z losem i znaczy już, niech one padną. Ja już cytowałem tu pana doktora Jakubowicza. On opublikował kiedyś taką pracę, po angielsku to brzmi ładnie, Future or Funeral, prawda, przyszłość czy pogrzeb. No ja ciągle uważam, że media publiczne mają przyszłość w europejskim modelu. Dopóki my się nie wypiszemy całkiem z tego europejskiego modelu demokracji, to media publiczne są bardzo potrzebne i szkoda dopuścić do ich zniszczenia. Mam wrażenie, że w tej chwili to jest jakiś taki wrzut toczący właśnie demokrację. Jeżeli media publiczne są za każdym razem politycznym łupem, jeżeli są prostytuowane, jeżeli są wasalizowane, jeżeli są zarządzane tak jak... Wie pan, no nie za każdym razem właśnie, bo już Donald Tusk był chyba 2 lata premierem, jak pan Farfał był jeszcze prezesem telewizji. Właśnie, no nie, właśnie. Było, nie było to zawłaszczone. A no właśnie, no Platforma Obywatelska chyba zauważyła taką prawidłowość, że każdy, kto miał telewizję, przegrywał w końcu wybory. Ale nie wiem, być może to jest jakieś myślenie magiczne. No może nie. No cóż, zostawiamy państwa z tym pytaniem. Każdy musi chyba we własnym sumieniu odpowiedzieć sobie na pytanie, płacić czy nie płacić. Póki co, dopóki nas jeszcze do tego administracyjnie nie zmuszał. Juliusz Braun, były prezes TVP, członek Rady Mediów Narodowych, był moim i państwa gościem. Bardzo panu dziękuję za to dziękuję spotkanie. Bardzo. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.